Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set przedsezonowo. Tym razem o Będzinie. Witają Państwa w składzie Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Witamy w trójkę. Pierwszy odcinek o Suwałkach już usłyszeliście. Mam nadzieję, że się spodobał. I właśnie w ten dość podobnym formacie teraz informacje o Będzinie. MKS Będzin, 13. drużyna poprzedniego sezonu, ale też, co myślę, że jest tutaj istotne do wspomnienia, to, że byli 13. drużyną, nie oznacza, że nie byli najgorszą drużyną zeszłego sezonu. Tak, muszę powiedzieć, że końcówka sezonu drużyny z Będzina była dosyć trudna. Myślę, że te mecze trudno się oglądało i kibicom zgromadzonym w hali w Sosnowcu i często kibicom przeciwników i również i samym telewidzom, jeżeli te mecze leciały w ramach transmisji na Polsacie Sport. Natomiast optymistycznie mówiąc, wydaje się, że zmieniając trenera, bardzo mocno przebudowując drużynę według wizji trenera, to myślę, że kibiców z Będzina czeka dużo lepszy sezon. Kto jest tym trenerem? Jakub Bednaruk. O Kubie Bednaruku i myślę, że o jego pomyśle i ogólnie o jego postaci, bo jest bardzo interesującą postacią jeszcze w dalszej części. No i teraz tak, jak Jakub Bednaruk ten skład posklejał? I ty, Filip, chyba dowiedziałeś się też z własnych źródeł, zrobiłeś research, chyba nawet z samym trenerem Bednarukiem rozmawiałeś na temat właśnie przyszłego sezonu, na temat transferów, to czy mógłbyś tutaj trochę światła rzucić na tę rozmowę? Znaczy w poruszanym akurat temacie, no to krótko mówiąc, Jakub Bednaruk zbudował moim zdaniem bardzo fajną kadrę, podkreślając jeszcze to, że zbudowana została ona za taki sam budżet, za jaki powstała kadra z zeszłego sezonu. To jest moim zdaniem gigantyczną zasługą Jakuba Bednaruka, że coś takiego mu się udało, no bo na mnie ten skład robi dobre wrażenie. I tak trochę wrócę sobie do tego, co powiedział Kuba jeszcze, no to faktycznie ten zespół oglądało się bardzo źle na zakończenie poprzedniego sezonu. Jeszcze ta, można powiedzieć, skaza na ich wizerunku, czyli odejście Lincolna Williamsa w trakcie sezonu. No i przez 5 ostatnich sezonów Będzin wygrał około 20% spotkań. To jest moim zdaniem bardzo zły wynik. I gdyby nie Stocznia, to oni pewnie by się pożegnali z ligą. A teraz, dzięki temu, że taką szansę dostali, no to zbudowali bardzo fajny skład. Tak, ja akurat pamiętam jeszcze sytuację, w której liga była zamknięta. To były te pierwsze sezony po zamknięciu ligi, gdzie AZS Olsztyn po prostu dołował. To była drużyna zdecydowanie najgorsza. Ona kilkukrotnie pałętała się naprawdę w dole tabeli albo była po prostu najgorszą drużyną ligi. A pamiętam też te dość smutne mecze z AZS-em Częstochowa wtedy jeszcze o przedostatnią pozycję w lidze. I to był wtedy argument za tym, że okej, czy liga powinna być otwarta, czy powinna być zamknięta, jak pokazały kolejne sezony AZS-u Olsztyn. Jakby zamknięcie tej ligi nie przeszkodziło im w tym, żeby faktycznie dojść i poprawić znacząco swój poziom sportowy i zbudować drużynę, która może nie walczy o medale, ale na pewno jest wyróżniającym się średniakiem ligowym. No i podobnie tutaj trochę sytuacja z Będzinem, tak? Mają jakby szansę wyjść, mają trochę jak Monopoli, mają kartę wyjść z więzienia za darmo i nie wiem, czy to zasługuje na badumc, czy nie, zasługuje, czy to był dobry suchar? Zasługuje. Zasługuje, dobrze, więc proszę bardzo. I może do rzeczy. Tak jak w pierwszym odcinku o Suwałkach, może zaczniemy od przedstawienia transferów przedsezonowych. Tylko 4 zawodników z składu z poprzedniego sezonu ostało się w MKS-ie Będzin. No jedną z tych osób jest Jan Fornal, brat Fornala, który akurat w tym sezonie przyszedł do drużyny Jastrzębskiego Węgla. No i 3 nowe postaci na przyjęciu. Rafał Sobański, wydaje mi się, że postać znana. To chyba taki solidny średniak. W Katowicach prezentował się dosyć dobrze. Tam w poprzednim sezonie troszeczkę problemów miał Piotr Gruszka z doborem odpowiedniej pary przyjmujących. I w wielu meczach to właśnie Rafał, czy to w duecie z Gonzalo Quirogą, czy z Tomasem Russo wychodził i prezentował się zazwyczaj dosyć solidnie, tak? Nie wiem, tutaj Filip, czy zgadzasz się z tym? Znaczy ja mam o nim takie zdanie, że on jest, pasuje mi do charakterystyki takiego solidnego zmiennika, chociażby przez to, że ma dobrą zagrywkę i przynajmniej w takim zadaniu myślę, że będzie się mógł dobrze tam spełniać, aczkolwiek to nie jest tak, że w pozostałych elementach jakoś
znacząco odstaje, czy też może nie dorasta do poziomu plus ligi, to tak nie uważam. Mi się wydaje, że to jest bardzo solidny zawodnik i pasuje mi to akurat do takiego zespołu jak MKS Będzin. Tak. Ja zawsze powtarzam, że ja cenię sobie, nazwijmy to tak zwany ligowy dżemik. Chyba tak to się ładnie określa. Nie każdy zawodnik będzie reprezentantem, nie każdy zawodnik będzie mógł grać o medale. Co nie zmienia faktu, że należy cenić tych zawodników, którzy po prostu starają się rozwijać sezonu na sezon i wydaje mi się, że faktycznie u Sobańskiego te postępy widać. To nie jest osoba, która jest holowana, tak, że nie zasługuje na grę w plus lidze, a dalej jest w niej. Wydaje się, że on ten poziom plus ligowy prezentuje. Ja bym powiedział, że on mi bardzo przypomina stylem gry swojego imiennika, Buszka. Tak, to jest, tak, wydaje się, że trochę, tak, dość zbalansowany zawodnik. A raczej nie ma tutaj jakiejś wybitnej mocy w ofensywie. I w zasadzie, no właśnie, to jest taki solidny, jak to się określa, all-rounder, tak? Czyli to jest taki zawodnik, który w zasadzie potrafi pomóc w każdym elemencie, ale i też niestety w każdym elemencie potrafi raz na jakiś czas zawieść. No ale gdyby nie zawodził, to pewnie nie grałby w MKS-ie Będzin, tylko grałby gdzieś w lepszych drużynach. A dobra, o obliczu przyjęcia w tym sezonie w MKS-ie Będzin prawdopodobnie będą stanowić dwaj zawodnicy z zagranicy. Puria Fayazi, Irańczyk, to już jest kolejny Irańczyk w plus lidze i kolejny Irańczyk, który wychylił nos poza Iran. No i Dawid Sossenheimer, to jest zawodnik, to jest reprezentant Niemiec, to jest zawodnik, który z Ligi Niemieckiej do MKS-u Będzin przyszedł. No i teraz pytanie otwarte do Was. Co sądzicie o tych transferach? To może ja najpierw opowiem o Niemcu troszeczkę. Dwa lata temu, kiedy drużyna Friedrichshafen sensacyjnie miała tą serię zwycięstw i doszła aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z drużyną Zaksy, on bardzo pozytywnie zaskoczył tutaj europejski świat siatkówki. Zawodnik o przeciętnych warunkach fizycznych, ale bardzo dobrze wyszkolony technicznie, często grający fajnie atak-blok. Poza tym dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi, troszeczkę stylem gry przypominający Michała Kubiaka. No i w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o jego grę w drużynie niemieckiej, no to był drugim najlepszym punktującym, niewiele ustępując atakującemu Bartkowi Bołądziowi, jeżeli chodzi o punktację, natomiast jeżeli chodzi o samą średnią czy statystyki i wartości, one były wyższe od Polaka. Wydaje się, że to może być jeden z najlepszych transferów, i chociaż z drugiej strony też nie wiemy, czego spodziewać się po Irańczyku, natomiast myślę, że po Niemcy możemy spodziewać się bardzo solidnego przyjęcia i tych 10-12 punktów w meczu mądrym atakiem zdobytych. A Dawid Sossenheimer to jest zawodnik, który chyba jest takim bardzo technicznym zawodnikiem. On ma swoją przeszłość też w siatkówce plażowej. I to wydaje mi się, że bardzo widać akurat w jego grze już w hali. Myślę, że lekkim mankamentem jego może być zagrywka, bo on chyba większość sezonu zagrywał flotem. No to wiesz, Vital Heinen nie zgodziłby się z tym, że to jest jakiś problem tego zawodnika. Znaczy no właściwie pytanie, czy to nie jest trochę w cudzysłowie wina Vitala Heinena, a czy na przykład trener Bednaruk, jeśli ma inną filozofię odnośnie zagrywki, to czy nie wykrzesa z niego Sossenheimera jakiegoś dodatkowego atutu w postaci ofensywnej zagrywki z wyskoku? Kto wie, no ja powiem szczerze, że tutaj też nie chcę się specjalnie nad postacią, nie chcę się rozwodzić nad postacią Dawida Sossenheimera. Myślę, że mówię, dość dobrze scharakteryzowany, raczej on będzie tutaj tym defensywnym przyjmującym, bo oczywiście no to tak też ten podział defensywny, ofensywny nie zawsze jest taki jednoznaczny. No ale spodobało mi się bardzo porównanie do Michała Kubiaka, mi się wydaje, że bardzo trafione. Tak, no nie jest to oczywiście poziom Michała Kubiaka, ale to nieco nie oznacza, że on nie będzie w stanie w tej plus lidze sobie dawać radę. Trochę podobnie jak w przypadku transferów Ślepska-Suwałki, no jest tutaj jednak argument taki, że to jest przeskok z Ligi Niemieckiej. I tutaj nie wiem do końca, czy Dawid Sossenheimer, okej, no on może radził sobie nieźle też na bloku w lidze niemieckiej, tak, był w stanie to nabijać, był w stanie powtarzać te ataki.
Fakt, że miał też okazję grać w Lidze Mistrzów, tak? Więc to nie jest tak, że on nie miał starcia z tymi najlepszymi zespołami, no ale jednak na dystansie całego sezonu myślę, że może być to utrudnienie i często jest. To nie jest tak, że te transfery z Ligi Niemieckiej, Ligi Francuskiej często decydują o obliczu drużyny i nie zawsze wypalają, tak? Tutaj przykład kojarzy mi się, był taki zawodnik chyba właśnie w MKS-ie Będzin, Tajmen Laane, którego swego czasu też wypatrzyliśmy z Michałem Kwietko-Bębnowskim, bo on bardzo mocno się wyróżniał w lidze niemieckiej, tylko że on miał właśnie ten problem, że on w starciu z tymi najlepszymi drużynami po prostu nie dawał sobie rady. Nie wiem do końca, jaka jest historia Dawida Sossenheimera, ale no zobaczymy. Ja tutaj daję taki jeden mały znak zapytania, że to jednak nie jest zawodnik aż tak mocno okrzesany na tym poziomie i nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało. No ale jest Rafał Sobański, jest Jan Fornal, którzy zawsze mogą wejść. Druga osoba z zagranicy, drugi przyjmujący z zagranicy, Puria Fayazi. Coś więcej o tym zawodniku? Kuba, Filip? Znaczy, myślę, że spora część osób kojarzy go z konfliktu z Michałem Kubiakiem, ale tematy pudelkowe może odłóżmy na bok. Puria Fayazi to zawodnik, który w 2011 roku został powołany do kadry przez Julio Velasco. Początek miał dobry, ale później nieco obniżył loty. W 2015 roku zerwał więzadła krzyżowe, przez co jego kariera nieco wyhamowała, ale tak w skrócie, przechodząc do ostatniego sezonu, był on bardzo udany w lidze irańskiej, zdobył mistrzostwo Iranu, wygrał mistrzostwo Azji i był też MVP ligi irańskiej. Także wydaje się, że po tych jakichś retraktacjach w swojej karierze. On wraca na dobry poziom. Teraz znów załapał się do kadry Iranu i wypatrzył go trener Bednaruk. Wydaje mi się, że to może być bardzo dobry ruch i to będzie na pewno zawodnik ofensywniejszy aniżeli Dawid Sossenheimer. Tak, mi się tutaj Irańczyk kojarzy poza tym wszystkim, co powiedziałeś, Filip, z występami w tym roku w kadrze irańskiej i on zagrał w meczach i w Iranie z Polską i zagrał też, wyszedł w pierwszym składzie Final Six, które było w Stanach Zjednoczonych i grał z nami w tym meczu z naszą tą drugą drużyną. Pierwsze dwa sety grał fantastycznie, bardzo był nakręcony, podejmował dobre decyzje, punktował na wysokim poziomie skuteczności, natomiast później troszeczkę zagotował się, bo dostał jedną czy drugą czapę od Karola Kłosa i wtedy już troszeczkę mniejsze podejmował ryzyko, podejmował gorsze wybory. I tutaj, jeżeli chodzi o jego mankament, to wydaje się, że ten temperament, który on ma, co było widać też w przypadku tutaj sporu w Lidze Mistrzów Azji, tak, z Michałem Kubiakiem, może być jego problemem, że jeżeli on się zagotuje, no to może już być po tym zawodniku w meczu, tak? I tutaj, tak jak szukaliśmy u Dawida Sossenheimera problemu, jeżeli chodzi o wytrzymanie jakby kondycji czy siły, jaka jest w Lidze Polskiej, to tutaj problemem Fayeziego, moim zdaniem, może być troszeczkę gorąca głowa. To widzę, że bardzo ładnie udało ci się połączyć Sossenheimera, czyli mini Kubiaka, z Furią Fayazi. Mam nadzieję, że będą się dogadywać lepiej niż tej scysji, jaka miała miejsce między Irańczykiem a Michałem Kubiakiem. No tutaj znowu, no trochę, mówię, do tej beczki miodu trochę tego dziegciu dosypię. No nie zawsze łatwo jest zawodnikom z takiego kręgu kulturowego, jakim jest Iran, odnaleźć się w rzeczywistości Europy Zachodniej. I tutaj mogę przywołać chyba przykład Milada Ebadipura, który no nie wszedł do ligi z rozpędem. To nie było takie wejście, które faktycznie powaliło wszystkich na kolana, ale dostał szansę, zaaklimatyzował się w lidze, zaaklimatyzował się w drużynie Skrybełchatów i on po prostu doszedł do swojego poziomu. No ale tutaj taki mały znowu haczyk, że no nie wiadomo do końca, jak to będzie. I on chyba występuje teraz w Lidze Narodu, przepraszam, w Lidze Narodu, Pucharze Świata oczywiście w tym momencie. Czyli to jest taki też kolejny atut, że po prostu to jego zgranie na początku sezonu może być trudne, to będzie nowe otoczenie, nowa kultura. No też zakładam jakaś rozłąka, tak, od osób bliskich, od znajomych i tutaj obawiam się, że może to być dla młodego Irańczyka jednak pewien problem. Puria Fayazi został wybrany przez Będzin, aczkolwiek nie jest też tajemnicą, że wśród kandydatów na wzmocnienie przyjęcia będzińskiego zespołu był Farhad Gaemi, inny przyjmujący, ale ostatecznie padło na Fayaziego po tym, jak właśnie trener Bednaruk oglądał go
po prostu na wideo i okazało się, że to był chyba szczęśliwy wybór, chociażby z tego względu, że Gajemi znacznie mniej błyszczał w tym sezonie kadrowym, a niedawno w meczu Pucharu Świata doznał kontuzji i wypadł na dłuższy czas z gry, już w Pucharze Świata udziału nie weźmie i czeka go dłuższa przerwa, także akurat w pewnym sensie szczęście Będzina, nieszczęście Farhada Gajemiego. Dobra, czyli tak, przyjmujący, charakterystyka przyjmujących, wydaje się, że tutaj Fajaz i Sossenheimer są absolutnie faworytami do występu w pierwszej szóstce. Atakujący, Rafał Faryna, kolejna postać, która z tych czterech zawodników, którzy się ostali w MKS-ie Będzin, to Rafał Faryna jest tą drugą osobą po Janie Fornalu wcześniej wspomnianym. Rafał Faryna, Michał Superlak. Na papierze, jak tak patrzycie na te nazwiska, to chyba nie wygląda to na jakiś doskonały poziom, jeśli chodzi o pozycję przekątne i z rozgrywającym. Filip, ja mam takie wrażenie, pamiętając końcówkę poprzedniego sezonu, że tylko właśnie Rafał Faryna trzymał poziom w Będzinie, tak? I w tym jedynym meczu, którym się udało wygrać już pod koniec sezonu, dostał statuetkę MVP i mimo tych wszystkich kombinacji, które stosował trener Sieworek, puszczając na atak często Langua, no to Rafał Faryna chyba obronił się sportowo w końcówce sezonu i chyba dlatego też trener Bednaruk dał mu szansę pozostania w zespole. Na pewno miał przybłyski dobrej gry i to pozwala sądzić, że być może jeszcze te kilka kroków naprzód zrobi. Z kolei ten drugi atakujący, Michał Superlak, zaczynał od pozycji rozgrywającego, przeszedł na środek, teraz jest atakującym. No, trener Bednaruk liczy na obu zawodników i jego zdaniem obaj mają jeszcze potencjał, żeby się rozwinąć i myślę, że to taka największa zagadka będzie tego zespołu, czyli para atakujących. Tak, i w sparingach przedsezonowych widać, że rotuje Kuba Bednaruk. To nie jest tak, że stawia na jednego zawodnika i wydaje się, że też w samym sezonie też rotować będzie. No, z Rafałem Faryną to jest trochę pytanie, czy ta jaskółka uczyni tę wiosnę, czy nie uczyni tej wiosny, no bo on do tej pory nie zachwycał. On już grał na poziomie plus ligi, nie wiem, chyba drugi, trzeci sezon. I on do tej pory nie zachwycał. Faktycznie w zeszłym sezonie, sam zwróciłem na to uwagę też, on zaczął grać naprawdę, naprawdę dobrze. To jest bardzo siłowy zawodnik. To jest zawodnik, który naprawdę ma, się śmieje, kafar w ręce. Naprawdę, on potrafi uderzyć, potrafi rozbijać blok. A Michała Superlaka to tutaj akurat taka, wspomnę sobie z taką anegdotką czy ciekawostką. Pamiętam, jak on jeszcze w Kielcach faktycznie na tym środku grał, Filipie. I nie wiem, czy wygraj Polską Ligę Siatkówki, ci, którzy byli mocno wkręceni, pamiętają, że chyba w tych pierwszym sezonie za każdy atak chyba środkowego dwa punkty wchodziły, tak? W poprzedniej edycji było to półtora, wtedy to były dwa punkty, no i właśnie Michał Superlak był wystawiany chyba wtedy przez trenera Daszkiewicza, mogę się mylić, był wystawiany właśnie na pozycję atakującego, co za tym idzie, zdobywał tych punktów więcej, co za tym idzie, był naprawdę łakomym kąskiem, jeśli chodzi o wygraj Polską Ligę Siatkówki. Tak, pamiętam nawet z tego względu, że sam takie, że tak powiem, zastosowanie Michała Superlaka odkryłem i używałem, aczkolwiek on nieczęsto był podstawowym zawodnikiem swojego zespołu, więc było to dość ryzykowne posunięcie. Tak, zgadza się, tak dokładnie było. No właśnie, więc tutaj pozycja atakujących może być problemem MKS-u Będzin, ale nie musi być. No większy problem widzę w obsadzie środka. Nie wiem, czy się tutaj panowie zgodzicie. Artur Ratajczak to jest ta trzecia postać, jak już tak wymieniam, to trzecia z czterech postaci, które się ostały w MKS-ie Będzin. Artur Ratajczak, Dawid Gunia, Dawid Dryja i Bartosz Schmidt i... No i właśnie, patrzycie na te nazwiska, czy nasuwa wam się jakiś, nie wiem, element wspólny tego zbioru? Troszeczkę zawodnicy, którzy zostali odrzuceni przez lepsze drużyny. Z drugiej strony tacyś, ja bym powiedział tak, jak tu powiedział Piotrek na początku o Rafale Zubańskim, trochę taki dżemik ligowy, bo Artur Ratajczak długo szuka swojej szansy w Treflu, trenera Anastaziego. Finalnie przeszedł do Będzina i nawet po przeniesieniu nie był kapitanem. Zawodnik z dosyć specyficzną zagrywką flot. Dawid Gunia od kilku lat sporo podróżuje po Polsce, co roku zmienia przynależność klubową. Był Lubin, był Olsztyn, było Jastrzębie. No i Dawid Dryja, którego ty, Filip, znasz najlepiej, który, no, trzeba oddać mu, dysponuje bardzo dobrą zagrywką. Natomiast jeżeli chodzi o liczby w ataku czy bloku, no to one zazwyczaj dość mocno kulały w Rzeszowie. Ja tak właściwie cieszę się z tego, że Dawid Dryja Rzeszów opuścił, bo nie dostawał szans.
w rzeszowskim klubie i sądzę, że to zawodnik, który jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości. Dlatego będzie miał szansę, przypuszczam, sprawdzić się dużo większą w Będzinie i liczę, że zaprezentuje się z dobrej strony akurat ten zawodnik. Mam wątpliwości co do pozostałych środkowych. Tak, a nie macie takiego pewnego wrażenia, że jeżeli chodzi o, nazwijmy to tak, nazwałbym to trochę w cudzysłowie ogarnięciem boiskowym, to ani Artur Ratajczak, ani Dawid Gunia, ani też Dawid Dreja nie są zawodnikami, którzy tam najbardziej czujni są, jeśli chodzi o momentami podstawowe elementy techniczne, tak? Dogranie piłki, asekuracja, obrona, no to raczej, to nie wydaje mi się, żeby to miał być jakiś specjalny atut tych zawodników. Dawid Dreja, no to moim zdaniem jednak jest potencjał na to, żeby ta gra na środku była lepsza. Dawid Gunia, Artur Ratajczak, no to tutaj wydaje mi się, że to są zawodnicy o dość zbliżonym poziomie i nieco innych atutach, tak jak Dawid Gunia, no ma tego dość kąśliwego flota. Myślę, że na pewno troszeczkę bardziej dynamiczny, bardziej ofensywny od Artura Ratajczaka. Artur Ratajczak jednak taki zawodnik, który raczej brylował zawsze w bloku. Tak, tak. Ale całkiem sprytnie udało ci się chyba całą trójkę środkowych sprowadzić do wspólnego mianownika, bo ja się zgadzam, że cechą wspólną jest właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli to takie, może to brzydko zabrzmi, ale nieogarnięcie boiskowe. Tak, nieogarnięcie boiskowe, więc zobaczymy, czy Kubie Bednarukowi uda się powalczyć z tym problemem u swoich środkowych. A Bartosz Schmidt, no to ta czwarta postać, która też się pojawiła, czwarta postać na środku, trzecia nowa, która się pojawiła w MKS-ie Będzin. Ale tutaj szczerze przyznam, no trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, myślę, że nie ma co się zatrzymywać. Rozgrywający, no nie zostali rozgrywający z poprzedniego sezonu, ci, którzy wygrali w Będzinie, Mateusz Kowalski, Tomasz Kowalski, przepraszam, Tomasz Kowalski w AZS-ie Olsztyn obecnie, Lukas Tichaczek w Czechach. W Karlowarsku. Dziwi mnie, że nie został. Dziwicie, że Lukas Tichaczek nie został? Nie dziwi mnie wybór TJ'a Sandersa na pewno. No właśnie, TJ Sanders i Konrad Buczek, więc TJ Sanders jako fan też Trefla Gdańsk, Kuba, no jak oceniasz ten transfer, jak oceniasz też jego występy wcześniejsze w Plus Lidze? Tak, z perspektywy trybun w Gdańsku TJ Sanders prezentował się solidnie, natomiast bywały mecze, w których jego niedokładność w zagraniu mocno irytowała trenera Anastaziego, który wtedy korzystał z bardzo solidnego zmiennika, jakim był Michał Kowalski. Kozłowski, przepraszam, oczywiście. Tutaj dwóch Kowalskich było wcześniej w Będzinie, tak, więc Michał, może Michał, z tego Michał Kozłowski trochę obecnie, się zamieszaliśmy. Tak, obecnie też w Oniku z trenerem Anastazim. TJ Sanders poprzednie sezony, jeżeli nie grał w Polsce, grał w Turcji. Dosyć solidny rozgrywający, preferujący grę szybko, natomiast mam wrażenie czasami mający problem z dokładnością i też czasami, chociaż to akurat wydaje mi się, że tutaj Będzin aż tak często środkiem nie będzie grał, to pamiętam, że dosyć rzadko, jeżeli chodzi o Gdańsk, on grywał środkiem. Tak, to tutaj mi się z kolei kojarzy jedna rzecz odnośnie tego rozgrywającego, że on nadużywał Damiana Schulza, takie miałem wrażenie momentami. To fakt bezsporny, tak. Tak, charakterystyka była taka, że faktycznie tam te dość szybkie piłki na prawe skrzydło, no to bym powiedział, że to był taki znak firmowy TJ'a Sandersa, że wydaje mi się, że to wychodziło najlepiej. Wydaje mi się, że to może pasować do Rafała Faryny i Michała Superlaka też, tak patrząc z perspektywy też ich warunków fizycznych. No ja TJ'a Sandersa, w sensie, no zawsze uważałem za niezłego rozgrywającego, nie uważam, że to był zły rozgrywający, ale no, było nie było, jakieś tam sukcesy też w tym Gdańsku udało się osiągnąć. Tak, ale trzecie miejsce. Tak, ale tak, dokładnie, więc to nie jest tak, że to nie jest zawodnik, który nie jest w stanie grać na wysokim poziomie i on też ma tak, że on naprawdę kojarzy go z momentami naprawdę fantazyjnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi na przykład o uruchamianie środka, bo on potrafi gdzieś tam na przykład przesunięte piłki ze środkowymi Gdańska, to właśnie mi utkwiło w pamięci też. No i zobaczymy, myślę, że w porównaniu właśnie do Lukasa Tichaczka czy Tomasza Kowalskiego, no to dla Będzina jest to na pewno bardzo, bardzo transfer na plus. Drugi rozgrywający Konrad Buczek, on bez specjalnych szans na grę w Oniko Warszawa w zeszłym sezonie. No właśnie nie wiem, czy to nie będzie dobry, problemem. Lekki. Dobry znajomy trenera Bednaruka jeszcze z wcześniejszych sezonów w Warszawie. No i dobra, Konrad Buczek, no to też nie widzieliśmy go zbyt mocno, nie widzieliśmy go zbyt często w grze,
w zeszłym sezonie, bo jednak Antoine Blizzard no, to był podstawowy rozgrywający Oniko Warszawa i Konrad Buczek w zasadzie tam dużo szans nie dostawał. Libero, czwarty zawodnik, który też się ostał w drużynie, Michał Potera, no i dołączył Piotr Macheta jako takie uzupełnienie składu. Michał Potera, ja uważam, że to jest tak. Solidny libero, w sensie ja denerwował mnie nieco swoją grą, gdy jeszcze grał w AZS-ie Olsztyn, no bo to jego poprzedni klub. On był po prostu nierówny i był taki, nie wiem, momentami bym powiedział dość niechlujny i to trochę irytowało, tak? Ale wydaje mi się, że ten poprzedni sezon, no to tak, Rafał Faryna i Michał Potera, dwie postaci, o których bym powiedział, że w tym Będzinie zeszłorocznym, no wyglądały najlepiej zdecydowanie. Absolutnie słusznie w mojej ocenie trener Bednarów go zostawił i wydaje mi się, że jest to libero, który mógłby grać w ciut lepszej drużynie niż Będzin. Może nie takiej, która ma aspiracje medalowe, ale w drużynie, która grała miejsce 4-8, myślę, że on mógłby sobie poradzić. Filip, jeszcze jakiś komentarz może do postaci? Drugi libero, Piotr Macheta akurat. No tak, możesz mówić, oczywiście. Nie, chciałem pozwolić ci dokończyć. Właśnie Piotr Macheta, drugi libero, to z kolei zawodnik, którego kojarzę z występów w młodzieżowej drużynie Resowi. Później on przyszedł do AZS-u Częstochowa i na ile miałem okazję go oglądać, to wydaje mi się, że to jest zawodnik bardzo perspektywiczny, który może się jeszcze bardzo rozwinąć. Na pewno nie jest to zawodnik do grania już teraz w pierwszej szóstce, więc sądzę, że bezdyskusyjnie miejsce na boisku zajmie Michał Potera, ale cieszy mnie, że taki zawodnik jak Piotr Macheta do Bundesligi się przebił i sądzę, że on w przyszłości ma szansę na to, żeby stać się podstawowym zawodnikiem któregoś z zespołów plusligowych. No dobrze, no to drodzy słuchacze, poznaliście już skład MKS-u Będzin, transfery do klubu, to teraz jeszcze może tak bardzo króciutko o tych transferach, które z klubu, czyli od odejścia, tak to nazwijmy. Tomasz Kowalski, Indyk Pola ZS Olsztyn, Mateusz Kowalski, z tego co widziałem, szuka klubu, czyli tam dwóch Kowalskich było w MKS-ie Będzin w zeszłym sezonie, Grzechnik, Jakub Peszko, Gregorowicz, Jake Langlois, Adrian Buchowski i Tichaczek, no to o tym już wspominaliśmy. Jakaś strata? W sensie uważacie, że któryś z tych zawodników mógłby, nie wiem, w tym składzie obecnym Będzina może nie grać pierwszych skrzypiec, ale chociaż być uzupełnieniem składu? Myślę, że Tomasz Kowalski. Aczkolwiek oczywiście niedograne pierwszych skrzypiec, tak jak sam wspomniałeś. Okej, okay. Kuba? Adrian Buchowski, tak. Wydaje mi się, że on mógłby w tej drużynie się odnaleźć. Chciałem tutaj króciutko tylko powiedzieć o tym, jak wielkim zawodem był Jake Langlois, tak? Bo przychodził jako reprezentant USA i były oczekiwania wobec niego bardzo wysokie. Widzę, że tak Kuba z francuskiego, Jake Langlois. Langlois chyba bardziej. Tomasz Fedorowski był Langlois, ale chyba dlatego, że mieszkał we Francji, jakoś tak mi się stało. Okay. Zaczynał na przyjęciu, tam wyglądał bardzo źle. Końcówkę dograł na środku, gdzie wygląda troszeczkę lepiej, ale wielki zawód tak, i tak. Chyba też taki troszeczkę znak ostrzegawczy, że nie każdy zawodnik, który grał wcześniej czy w koledżu w USA, czy we Francji, będzie od razu potem w Polsce wyglądał bardzo dobrze. Chyba poza Adrianem Buchowskim, tak reasumując, żaden z tych zawodników nawet chyba w tej 14 mógł się nie łapać. Dobrze, więc transfery wychodzi na to, że bardzo na plus, bo w zasadzie ten bilans tych, którzy odeszli, tych, którzy przyszli, zdecydowanie bym powiedział na plus. To też się okaże na koniec sezonu. Oczywiście, znaczy, no widzisz, no czasem po prostu trzeba ocenić decyzje tu i teraz, tak. Wydaje się, że są to postaci, które mogą faktycznie zmienić. No i tyle o transferach, za chwilę wracamy z pierwszą szóstką i szansami Będzina w kolejnym sezonie. Szósty set. No i wróciliśmy. Krótka to była przerwa, krótkie powiedzmy przejście pomiędzy tą sekcją transferową. Pierwsza szóstka drużyny, TJ Sanders, rozegranie, Rafał Faryna na ataku, Fayazi Sosenheimer na pozycji przyjmujących. Jeżeli chodzi o środek, myślę, że Dawid Dryja i Artur Ratajczak, ale tutaj no nie wiem do końca, czy to będzie Dawid Gunia, czy Artur Ratajczak. Myślę, że Dawid Dryja powinien występować w podstawowym składzie. I jeżeli chodzi o pozycję libero, mówimy tutaj o Michale Potterze, który absolutnie nie powinien zbyt często schodzić z boiska. Raczej nie sądzę, żeby Piotr Macheta miał wiele szans na grę. No i patrzycie na ten skład i znowu pytanie.
Kuba Bednaruk plus ten skład równa się pozycja w lidze 7-10. 7-10, tak. Ja muszę powiedzieć, że... Myślę, ja... że mają po prostu szansę na playoff, o tak bym powiedział. Zgadzam się i uważam, że tutaj najlepszym transferem, jaki zrobił Będzin, to jest trener. Trener, który wydaje się, że ma ogromny potencjał. Ja go obserwuję z wielkim zaciekawieniem, bo trafia za każdym razem do drużyn z relatywnie małym potencjałem. Poprzedni sezon bardzo trudny w Bydgoszczy. Teraz chyba troszeczkę finansowo i potencjałowo przeskok troszeczkę do przodu drużyny Będzina. Myślimy, kto będzie następcą Witala, pewnie powoli. Jeżeli ten sezon dobrze wypali drużynie z Będzina, no to może Polski Związek Piłki Siatkowej, który już raz poprosił przecież o pomoc Bednaruka, jeżeli chodzi o wylot do Chicago, będzie w nim widział następcę Witala. Znaczy tak, ja się zgadzam z tym, że no, trochę nietypową drogę wybrał Jakub Bednaruk, a może to też była droga trochę wymuszona przez to, że po prostu po tych udanych sezonach w Warszawie po prostu nie znalazł zatrudnienia w klubach, które grałyby o wyższe cele, więc w zeszłym sezonie wydaje mi się, że zbyt goszczy wycisnął dużo, bo tam patrząc na papierze to nie była drużyna, która mogła aż takie sensacyjne momentami wyniki robić, jak tam zwycięstwo na przykład ze Skrą Bełchatów, ale był w stanie to osiągnąć. I tak, uważam, że po pierwsze, to są transfery, które moim zdaniem wszystkie pasują do siebie. Uważam, że to jest drużyna, która raczej nie wydaje się być drużyną, która moim zdaniem będzie bardzo techniczną drużyną. To raczej będzie, wydaje mi się, dość mocna siła i mocny akcent jednak na grę blokiem. Ale to jest kwestia tak naprawdę dyskusyjna. No, jaki efekt to przyniesie do końca trudno powiedzieć. A jaki twój typ? Jaki jest mój typ? Mówisz 7-10. Wydaje mi się, że nie powiedziałbym, że 7. W sensie wydaje mi się, że... Okej, okay, no znowu kolejny mała gwiazdeczka. Znowu przypominamy. Zakładamy, że Warszawa wystąpi w lidze. Tak. Cały czas. Jeżeli nie, no to faktycznie może te 7-10. Ale jednak wyżej stawiam Zaksę, wyżej stawiam Bełchatów, wyżej stawiam Rzeszów, wyżej stawiam Olsztyn, wyżej stawiam Radom, wyżej stawiam Zawiercie i to już jest 6. Wyżej, kogo jeszcze tam wyżej stawiamy, kogo mi brakuje? No Warszawa, 7. No tak. Więc wydaje mi się, że no z tymi drużynami, okej, z Olsztynem może jeszcze tak, z Radomiem mogą walczyć oczywiście, myślę, że wyżej może być już dość trudno, ale okolice playoffów, myślę właśnie faktycznie ten przedział 8, 10, 9, 11, myślę, że spokojne utrzymanie, myślę, że na trudnej hali, która zawsze była atutem Będzinian, może w poprzednim sezonie nie była do końca, bo tam hali w Sosnowcu. Przepraszam, hali w Sosnowcu oczywiście, ona zawsze była atutem Będzinian. W tym sezonie myślę, że ona może wrócić, tak? Ona może być faktycznie znowu tym atutem. No i myślę, że niespodzianki będą. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo niewygodny teren dla w zasadzie wszystkich drużyn plus ligi. Pełna zgoda. Filip, jeszcze masz coś do dodania może? A nie, przepraszam, ty nie możesz mieć coś do dodania, ty musisz określić swoje preferencje i swoje typy. W poprzednim odcinku odnośnie zespołu z Suwałk mówiliśmy o tym, że problemem może być to, że Joshua Tuaniga późno dołączy do zespołu. Teraz względnie późno dołączył TJ Sanders, bo jeśli się nie mylę, on dołączył na początku poprzedniego tygodnia, czyli gdzieś w okolicach 30 września mniej więcej, to też trochę może utrudnić przygotowania. Dawid Sosenheimer nie pojechał na Mistrzostwa Europy, więc tu akurat w porządku, no ale największy problem no to wpasowanie z siatkarza, który ma moim zdaniem potencjał na największą gwiazdę, czyli Puria Fajazi. On dopiero wróci z Pucharu Świata i może to trochę pokrzyżować plany, przynajmniej na początku sezonu trenerowi Bednarukowi. Tak, no to jest na pewno jakiś tam atut, ale w perspektywie jednak całego sezonu nie powinno mieć to aż takiego znaczenia, tak? No, oczywiście liga w tym sezonie będzie dość skompresowana, tak? No bo dość późno się zaczyna. W międzyczasie jeszcze będziemy mieli przerwę na ten turniej kwalifikacyjny. Nie wiadomo, jak to do końca liga rozegra. Na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, ten europejski, chyba nie tylko europejskie, bo tam te kontynentalne też się będą działy. Też problem. Tak?
No mów, Problem mów. może być też taki, że jak sprawdziłem, to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Azji potrwały 3 dni dłużej, w sensie skończą się 3 dni później niż te europejskie, a dodatkowo długa podróż, więc i no, ten potencjalny lider zespołu może mieć trochę trudny sezon przed sobą, mówię o Puri Fajazim. Dokładnie. No dobra, no czyli przewidywania, Filip, gdzie ich plasujesz? Gdzie plasujesz drużynę MKS? Znaczy wcześniej powiedziałem miejsca 7-10, podtrzymuję. Okay. A innymi słowy, dobra, sądzę, że mają szansę na playoffy. No dokładnie. 70. Więc myślę, że takie nasze typy. Może trochę się asekurujemy tutaj tymi przedziałami, ale realia są takie, że mówienie dokładnie, że to będzie, nie wiem, 6., 7., 8. miejsce, moim zdaniem jest bardzo trudne. Ja faktycznie ten potencjał widzę gdzieś w tych miejscach. No raczej mówię nie 7., ale myślę, że będą bliżej właśnie 8., 9., 10. miejsca. Z tym jestem w stanie się zgodzić. No i to chyba tyle, co? MKS będzie omówiony. Kolejne odcinki już wkrótce. Kolejne drużyny, które omówimy, o których opowiemy wam coś. Mam nadzieję, że podobało się, a tymczasem za uwagę dziękuję Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dzięki piękne.